Dzień dobry wszystkim. Strasznie mi czas obcięli. Miałem mieć pół godziny, mam 10 minut, więc bardzo szybko będę mówił. Pierwsze pytanie mam takie, słabo was widzę, ale pierwsze pytanie mam takie, kto prowadzi już własną firmę? Super. A kto się przymierza do otworzenia albo planuje otworzyć własną firmę? Ekstra. Bomba. Kto czyta mojego bloga od razu? Jak już ręce podnosicie do góry. Wow. No, tak to lubię. A kto nie podniósł ręki do góry? Dobra, czyli już się rozruszaliście wszyscy. Dla tych, którzy nie czytają jeszcze mojego bloga i nie wiedzą, kim ja jestem, ja nazywam się Michał Szafrański. Prowadzę od 4 lat już blog, który się nazywa Jak oszczędzać pieniądze, nazwa myląca. Dawno już wykroczył poza tematykę oszczędzania. I od 3 lat jestem pełnoetatowym blogerem. Utrzymuję się z blogowania. Utrzymuję się z tego, można powiedzieć, mam firmę, mam swój własny startup, który rozwijam według własnej strategii, o której opowiadałem rok temu tutaj na Infoshare. I zacznę może od tego, że coś, co było bardzo, bardzo małe, co zaczęło się autentycznie jako praca dodatkowa, gdzieś obok tego, co robiłem w branży IT, przerodziło się w, można powiedzieć, w źródło informacji dla ćwierć miliona osób miesięcznie. Tak to w dużym uproszczeniu wygląda. Można powiedzieć, że mój blog stał się takim jednoosobowym wydawnictwem, firmą, która produkuje treści, które chcą być konsumowane na różne sposoby. Czy to w formie pisanej, czy w formie audio, w formie podcastów. I zacznę tą prezentację w miejscu, w którym skończyłem ją rok temu. Rok temu wyszedłem tutaj i mówiłem o tym, że udostępniam kurs dla osób zadłużonych, kurs, który ma im pomóc wychodzić z długów. Przez ten rok, przez ten kurs przeszło ponad 12 tysięcy osób. I to też pokazuje, jaka jest skala oddziaływania waszego, mojego, jeżeli korzystamy do przekazywania tych informacji, które mamy z internetu. Możemy dotrzeć dużo, dużo dalej i do dużo większej liczby osób niż chociażby przez takie konferencje, czy spotkania, czy mniejsze warsztaty. A jednocześnie może to być kontakt w miarę indywidualny. I z tym kursem Pokonaj swoje długi wiąże się też, on jest bardzo mocno związany z tematyką dzisiejszej prezentacji. Dlaczego? Okazało się, że bardzo wiele osób, które przechodzą przez ten kurs, to są przedsiębiorcy. To są osoby, którym w biznesie z różnych powodów nie wyszło, nie poszło no tak, jak planowali. I co więcej, to są osoby, które generują największe długi. To są osoby, które mają kilkaset tysięcy długów. Dlatego, że gdzieś w którymś momencie stracili kontrolę nad kosztami i nie potrafili zauważyć tego momentu, w którym rzeczywiście sprawy przybierają bardzo zły obrót. Jak zły obrót mogą przybrać takie sprawy, to polecam wam 2 odcinki mojego podcastu. Odcinek 53, odcinek 76, gdzie są przedstawione różne historie osób zadłużonych. W jaki sposób one wpadły w długi. To jest ku przestrodze, dlatego że te historie pokazują, że w takiej sytuacji może się znaleźć każdy z nas. I to nie jest coś takiego, że to są ludzie gorszej kategorii. Nie ma czegoś takiego. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. I to doprowadziło mnie, jakby praca z tymi osobami doprowadziła mnie do 3 wniosków. Wniosek pierwszy jest taki, że coś bardzo złego dzieje się, jeżeli mamy bałagan w swoich finansach i zabieramy się za prowadzenie firmy. Dzieje się coś bardzo złego. Drugi wniosek jest taki, że jeżeli ten bałagan mamy, to naprawdę bardzo trudno jest doprowadzić do tego, że nagle w finansach firmowych będziemy mieli porządek. Jeżeli w swoim życiu prywatnym nie potrafimy panować nad pieniędzmi, to nie ma dobrego powodu, żebyśmy potrafili to robić wtedy, kiedy będziemy prowadzili firmę. I ja chcę jedną rzecz powiedzieć. To nie jest tak, że to finanse są naszym problemem. Finanse same w sobie nie są problemem. Problemem jesteśmy my. My i nasze postawy w stosunku do pieniędzy, czy ogólnie, nazwijmy to, mniej lub bardziej lekkomyślne podejście do życia, do zarządzania tym, co mamy pod swoją kuratelą. I trzeci wniosek. Trzeci wniosek to jest taki problem, który jest pogłębiany przez to, co widzicie na slajdzie. Czy ktoś wie, co to jest? Okej. Okay. Powiem wam tak, to są finanse firmowe. W przypadku wielu małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców. Tak to wygląda. Niestety, w przypadku wielu osób, to są również finanse osobiste. I to jest jeden wielki węzeł, w którym
tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się zaczyna budżet domowy, gdzie on się kończy, gdzie się zaczynają finanse firmowe. Przelewamy sobie, jako, zwłaszcza jako jednoosobowe firmy, to w zasadzie przelewamy sobie te pieniądze w jedną, w drugą stronę, traktujemy to jako jeden byt. A tak naprawdę to powinno wyglądać mniej więcej w taki sposób, że przynajmniej po stronie firmy jakby nad finansami dosyć dobrze panujemy. Dlatego, że tam jest dużo większe ryzyko wtopy, mówiąc zupełnie wprost. Oczywiście idealny scenariusz jest taki, kiedy mamy porządek i po jednej, i po drugiej stronie. No i teraz pojawia się kluczowe i zasadnicze pytanie, jak do tego ideału, który przed chwilą widzieliście, jak do niego można doprowadzić? Ktoś mógłby powiedzieć, no Michał, cwany jesteś, fajnie, że tutaj do nas mówisz, ale co z tego? Pokaż nam, tak? Pokaż nam. Ja wybrałem zupełnie takich podstawowych 7 podpowiedzi dla was i dzisiaj chcę was przez nie przeprowadzić. Podpowiedź numer 1, w zasadzie można powiedzieć oczywista oczywistość. No, oddziel konto firmowe od konta prywatnego, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą. I to wcale nie jest takie oczywiste. Dzisiaj możecie prowadzić firmę, posługując się kontem prywatnym. Pytanie jest takie, na przykład z tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą, niech podniosą rękę ci, którzy choć raz zapłacili za cokolwiek z konta prywatnego, a nie z konta firmowego. Dobra, są takie osoby, czyli jakby nie zmyślam. Ja też tak robię, nie? To nie jest tak, że jestem święty. Pierwsza zasada, oddzielmy to, postawmy grubą kreskę. I teraz jak można to oddzielić? Pamiętacie ten węzeł, wszystko wyplątane. Ja uważam, że najpierw, żeby takie oddzielenie mogło rzeczywiście zaistnieć, żeby ono nie było wirtualne, to poza tym, że rozdzielimy konta, to tak naprawdę powinniśmy wprowadzić pewien porządek w finansach osobistych, żeby nie było tak, że z pieniędzy firmowych podbieramy sobie kasę do tego, żeby mieć za co finansować nasze życie. I takie 3 podstawowe zasady, które ja wyróżniam w finansach osobistych, jeżeli miałbym je streścić autentycznie do 3 podstawowych zasad, to jest zasada numer 1. Nigdy nie wydawaj więcej niż zarabiasz, bo każda inna sytuacja prowadzi do zadłużenia. Zasada numer 2. Musisz mieć jakiś margines bezpieczeństwa. Nieważne, czy jesteś pracownikiem etatowym, czy prowadzisz własną firmę, musisz mieć margines bezpieczeństwa. Musisz mieć środki, które pozwalają ci w przypadku braku przychodów przetrwać przynajmniej pół roku. Czyli musisz mieć pieniądze, które pozwalają na pokrywanie kosztów przez pół roku, ja mówię nawet do 12 miesięcy. To jest idealna sytuacja. Wtedy nie straszna wam będzie utrata pracy, wtedy nie straszna wam będzie utrata klienta, bo będziecie mieli czas na to, żeby znaleźć nowe źródła przychodów. To jest pioruńsko istotne. Osoby, które taką poduszkę finansową mają, mówią zupełnie wprost. To zwiększa moją pewność siebie. W takiej sytuacji jestem w stanie, gdy szef do etatowca przyjdzie i powie, musisz wziąć na siebie więcej? Ja mogę powiedzieć nie, mogę mu się postawić, dlatego że moje życie nie zależy od następnej pensji. Ja mam środki na to nawet, żeby zmienić pracę. Jestem bardziej asertywny, mogę być bardziej asertywny, mam ten komfort. I zasada numer 3, koniecznie zwiększaj zarobki i oszczędzaj długoterminowo. Czyli po czasach dobrych, po czasach prosperity zawsze mogą nastąpić czasy gorsze. W zasadzie zawsze następują. Mamy cykle koniunkturalne i tak dalej. Więc te 3 zasady to są podstawowe 3 zasady w finansach osobistych. I teraz stosujemy do ich implementacji, mówiąc w języku IT, stosujemy różne narzędzia. 2 narzędzia są, uważam, totalnie podstawowe. Większość z nas nie lubi budżetować, większość z nas nie lubi spisywać wydatków. Budżet to jest coś takiego, co pozwala nam ułożyć plan naszych finansów. Na początku miesiąca, z wyprzedzeniem, działamy proaktywnie, planujemy. Mówimy naszym pieniądzom, dokąd one mają iść, a nie zastanawiamy się, dokąd one się rozeszły po jakimś tam czasie. I drugie narzędzie to jest spisywanie wydatków. To jest coś, co pozwala nam kontrolować, czy ten plan, który sobie zrobiliśmy na początku miesiąca, czy rzeczywiście on jest realizowany zgodnie z naszymi zamierzeniami. Jeżeli nie, to jesteśmy dzięki temu, że odnotowujemy na bieżąco, jesteśmy w stanie reagować i wprowadzać jakieś działania zaradcze. Nadal pozostanę przy finansach osobistych i pokażę wam i jeszcze jeden slajd. To jest typowy, modelowy budżet domowy. On tak powinien wyglądać, tak mówi wiele osób generalnie. 60% koszty stałe i mniej więcej po 10% oszczędności krótkoterminowe, czyli takie, które potrzebujemy na wydatki, które będziemy ponosili na przykład w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Wakacje, nie wiem, planujemy wizytę u dentysty i wymianę połowy szczęki, wiadomo, że to kosztuje, tak? Można się na to przygotować. To nie są wydatki, które nas zaskakują. Oszczędności oczywiście długoterminowe,
takie jak budowa poduszki finansowej, spłata długów, jeżeli długi mamy, nadpłata kredytu hipotecznego. Jak wiele osób nadpłaca kredyt hipoteczny? Może ile osób ma kredyt hipoteczny? Zacznijmy od tego. Dobra, jak wiele osób nadpłaca? Wysoko ręce te, co nadpłaca. No, niewiele, nie? Dlaczego nie? To najlepsza forma inwestowania jest podobno. Gwarantowana stopa zwrotu, zero ryzyka. Dobra, dojdziemy do tego. I oszczędności emerytalne, długoterminowe, 10% mówi się fun money, takie pieniądze, które możemy przeznaczyć na swoje zachcianki. Powinniśmy, żeby utrzymać naszą kondycję psychiczną na pożądanym poziomie. I druga zasada. Teraz zobaczcie, pokazałem wam ten modelowy budżet i fajnie wszystko to wygląda, jak się ogląda takie schematy, nie? Ale w domu, zwłaszcza kiedy prowadzimy swoją własną firmę, my nie wiemy, ile pieniędzy będziemy zarabiać w tej naszej działalności. Nie wiemy, ile pieniędzy będzie wpadało do naszego domowego budżetu, więc trudno go tak naprawdę zaplanować. Ja mam taką zasadę, którą stosuję i którą doradzam wszystkim przedsiębiorcom. Płaćcie sobie pensję. Nawet jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, to płaćcie sobie pensję. Doprowadźcie do tego, że co miesiąc z konta firmowego na konto osobiste będzie wpadała stała kwota. Jaka ta stała kwota powinna być? Ile wy tej pensji powinniście sobie płacić? Zasada jest prosta. Ta kwota powinna być taka, żeby wystarczyła wam na pokrycie waszych kosztów, minimalnych kosztów, które macie, czyli żebyście mogli realizować ten modelowy budżet. Bo jeżeli co miesiąc będziecie mieli pewność, że taka kwota wpada na wasze konto prywatne, to nie będziecie mieli potrzeby podbierania w trakcie miesiąca pieniędzy z konta firmowego. OK? Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ja wiem, doskonale. Ale z drugiej strony, jeżeli traktujecie koszt własnej pensji, kwotę własnej pensji jako stały koszt firmy, to dużo łatwiej wam też planować finanse firmowe. I ktoś może powiedzieć, wszystko fajnie, Michał, załóżmy, że moja firma świetnie prosperuje i rzeczywiście generuje zyski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to dlaczego mam sobie wypłacać tylko pensję minimalną? Może chciałbym uszczknąć więcej? Tutaj druga sugestia jest taka, żebyście wypłacali sobie również premię za wyniki. Czemu nie? Tylko tu też warto stosować pewne zdrowe zasady. Ja takie zasady mam sformułowane mniej więcej w następujący sposób, że wypłacam sobie premię co kwartał, okej? Ale tylko w sytuacji, kiedy już poniosłem wszystkie koszty, które musiałem ponieść, czyli wypłacam sobie premię od zysku na czysto. Czyli ja się rozliczam z Urzędem Skarbowym kwartalnie, z VAT-u i z PIT-u i to, co zostanie po odliczeniu wszystkich kosztów, 1/3 z tego trafia do mnie w formie premii. Po co ja sobie w ogóle wypłacam premię? Po to, dojdę może do tego, po to, żeby prywatnie, poza firmą również w jakiś sposób inwestować, ale za chwilę do tego dojdziemy. Ale jest też zasada, która działa w drugą stronę. Jeżeli firmy nie stać na to, żeby wypłacać premię pracownikom, to czy firma wypłaca premię pracownikom? Nie. I mi też nie powinna takiej premii wypłacać. Okay? Czyli wypłacam sobie premię tylko wtedy, kiedy w firmie istnieją rezerwy finansowe pozwalające jej pokrywać wszystkie koszty przez kolejne 12 miesięcy. Czyli najpierw buduję poduszkę finansową, również po stronie firmy, a dopiero później sobie wypłacam nadwyżki finansowe, część nadwyżek finansowych w formie premii. No i pojawia się pytanie, fajnie, jak sobie nie wypłacić za dużo, bo może być taka sytuacja, że policzyliście, chcielibyście sobie tutaj przelać jak najwięcej z tego konta firmowego, po co pieniądze mają tam leżeć i się kurzyć, macie fajne plany, ale tak naprawdę za chwilę być może trzeba będzie właśnie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, za chwilę trzeba będzie zapłacić VAT. Większość przedsiębiorców, takich, którzy mają problemy finansowe, działa w taki sposób. Jak wpada 1000 zł na konto od kontrahenta, od klienta, to sobie ten 1000 zł po prostu wypłacają, mówią, okej, to są moje pieniądze, ja je zarobiłem. No przecież nieprawda, no to wiadomo, że to nie jest, znaczy ty zarobiłeś, ale nieprawdą jest, że ta cała kwota to jest, są twoje pieniądze, tak? Po pierwsze masz tam podatek VAT. Pytanie, przy standardowej stawce podatku VAT, jaki procent kwoty brutto stanowi podatek VAT? Kto mi odpowie na to pytanie? Standardową stawkę VAT mamy 23%. Ile jest w kwocie brutto podatku VAT procentowo? Krzyknąć, jak ktoś wie. 19. Ktoś powiedział 19? 19, nie? I teraz to też jest, zależy, z której strony liczymy, no bo kwota VAT-u jest od kwoty netto, tak? A jeżeli schodzimy od brutto, to to jest 19%. Dobrze, czyli mamy 19%. 1/5 to są pieniądze dla Urzędu Skarbowego z tytułu VAT-u. Ale nie tylko, bo jeszcze przecież płacimy podatek dochodowy.
Czyli kolejne 15% w przypadku, kiedy macie, rozliczacie się według skali podatkowej, to jest 15%. W przypadku, kiedy rozliczacie się według podatku liniowego, to jest 16%. Czyli w kwocie brutto, która wpływa na konto, tyle jest podatku. Czyli można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że tylko 2/3 tej kwoty to są pieniądze, którymi my możemy dysponować i to tylko przy założeniu, że prowadzimy działalność usługową, która nie ma żadnych innych kosztów. Bo jeżeli są koszty, no to wiadomo, musimy je z zysku sfinansować. Okay? Moja sugestia jest taka, żeby jeżeli macie bałagan w finansach firmowych, to żeby po prostu od razu, kiedy pieniądze wpadają do was na konto, albo przynajmniej raz w tygodniu z tych kwot brutto dzielić je tak naprawdę na kilka kont. I ja to robię w taki sposób, że mam sobie główny ROR firmowy, główne konto firmowe, a pod nim mam stworzone konta oszczędnościowe, które są oprocentowane, na niski procent, bo na niski, ale są. I nazwałem je po prostu VAT i PIT. I na te konta przelewam mniej więcej raz na tydzień to, co mam zapłacić w ciągu kwartału na rzecz Urzędu Skarbowego. I oczywiście też mam oddzielne konto oszczędnościowe, na którym odkładam rezerwy finansowe. I zasada, którą stosuję, jest taka, że po prostu ja się nie martwię, ile mam tam VAT-u czy podatku dochodowego do zapłaty, tylko po prostu widzę na bieżąco, ponieważ na bieżąco go odkładam na tych kontach, widzę też na bieżąco, jaki mam stan finansów w firmie, ile mam pieniędzy do wykorzystania, ponieważ jest to w gruncie rzeczy stan konta ROR firmowego. Proste? Nie szczególnie skomplikowane. Zasadę mam też taką, że jeżeli po zapłaceniu podatku VAT i PIT dla Urzędu Skarbowego, coś tam na tym koncie, na tych kontach zostanie, to przelewam to na konto oszczędnościowe, na którym trzymam rezerwy finansowe. Zawsze coś zostanie, dlatego że zawsze mam też jakieś faktury kosztowe, a faktury kosztowe z kolei zawsze uiszczam w całości z podstawowego konta firmowego. Dlaczego tak robię? Można powiedzieć, że jestem niedokładny. Po prostu zachowuję jeszcze większy margines bezpieczeństwa. Zależy mi na tym, żeby wiedzieć, że na VAT i na PIT zawsze mam. I takie pytanie, które czasami słyszę przy okazji rozmawiania o podatkach, to jest, co się bardziej opłaca przedsiębiorcy, który startuje? Czy to bardziej mu się opłaca rozliczanie na skali podatkowej 18-32%, czy bardziej mu się opłaca podatek liniowy? Więc w dużym uproszczeniu ściągawka dla tych, którzy dopiero myślą o otwarciu działalności albo zastanawiają się, czy w przyszłym roku nie przejść przypadkiem na inną formę rozliczania z Urzędem Skarbowym, jest taka, że jeżeli jesteście jedną osobą, czy nie macie wspólnoty, nie rozliczacie się wspólnie z małżonkiem, to kwotą graniczną jest 96 tysięcy złotych mniej więcej dochodów w firmie. Czyli jeżeli macie poniżej, bardziej wam się opłaca skala podatkowa, powyżej bardziej wam się opłaca podatek liniowy, ale tylko przy założeniu, że nie odliczacie żadnych ulg. Bo jeżeli odliczacie ulgi, to macie je prawo odliczyć przy rozliczaniu na skali, typu ulga na dziecko czy inne ulgi. W przypadku podatku liniowego praktycznie takich ulg nie ma. Poza jedną jedyną, to są wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, IGZE. W przypadku dwóch osób, gdy jedna osoba nie pracuje, znowu ta kwota rośnie, czyli to jest 192 tysiące dochodu w firmie, czyli zysku, tak? Więc można powiedzieć, większość przedsiębiorców takich drobnych, rozpoczynających dopiero swoją działalność, znakomicie mieści się w poniżej, znaczy powinna się rozliczać na skali podatkowej, żeby nie przepłacać na podatkach. No i teraz pytanie, no dobra, wiemy, że robi się skomplikowane. Wiemy, że opłaca się, znaczy wiemy, od jakiego poziomu opłaca nam się rozliczać podatkiem liniowym, ale my to musimy zadeklarować na początku roku, a przecież działalność prowadzimy przez cały rok. No jak to zrobić? Skąd ja mam wiedzieć, ile moja firma zarobi? No i tutaj punkt czwarty i rada czwarta, no niestety, finanse firmowe też trzeba planować. Tak samo jak planujemy budżet domowy, tak samo trzeba planować finanse firmowe i większość osób, która jakby dziwi się, no, mówi, no ale Michał, ale skąd ja mam wiedzieć, ile ja produktów sprzedam, albo jaka będzie efektywna marża, albo jak ogólnie, czy nie wprowadzę przypadkiem jakiegoś nowego produktu na rynek, który spowoduje, że moje zarobki gigantycznie wzrosną. No musisz to wiedzieć jako przedsiębiorca, no po to właśnie planujesz. I ja lubię się kierować taką zasadą, że im bardziej coś jest dla mnie nieprzewidywalne, tym więcej energii powinienem włożyć w to, żeby dobrze się nad tym zastanowić i dobrze to zaplanować.
Dlatego, że każdy czas przeznaczony na planowanie pozwala mi uniknąć większych wtop gdzieś tam w przyszłości. A z kolei, jeżeli się przeliczę, to może się to bardzo konkretnie odbić na stanie mojego portfela. I a propos tego złego odbijania się na stanie portfela, to już powiedziałem, musimy budować również w firmie rezerwy finansowe. Dygresja będzie. Kto ogląda takie programy? Sporo startupowców jest. Kto ogląda takie programy typu Dragon's Den albo Shark Tank, ręka w górę? Okej, jest trochę osób. Ja powiem tak, pomijając edukacyjny aspekt tych programów, to ja patrzę na te osoby, które tam przychodzą, mimo wszystko jak na mniejszych bądź większych nieudaczników. Bo to, co mi pokazują te programy, to jest to, że ludzie mają fajne pomysły, zabierają się za ich realizację, kompletnie nie mając zaplecza finansowego. I później się okazuje, że oni idą do innych osób żebrać o pieniądze, najprostszą rzecz, którą uważam, że jest, to jest najłatwiej zdobyć na świecie pieniądze. Te osoby, które robią to tylko dla pieniędzy, że oddają fragment swojego biznesu tylko po to, żeby zdobyć finansowanie na jego kontynuację, no to gdzieś popełniły jakiś gruby błąd. Albo nie przygotowały sobie zaplecza finansowego do wystartowania takiego biznesu. I wiem, że mówię tu wbrew wszystkim inwestorom, którzy siedzą na sali, tak? No, albo gdzieś się mocno przeliczyły, albo skoncentrowały się na tym, żeby dopieścić przyszłych inwestorów zamiast dopieścić przyszłych klientów. To jest chore. To jest chore. Oczywiście, jeżeli idą po wiedzę i tak dalej, wsparcie marketingowe, to jest zupełnie inna sytuacja, tak? Ale zbyt wiele osób idzie po prostu po pieniądze. Pieniądze warto przygotować sobie wcześniej, zrobić sobie tą poduszkę, która pozwala wam przetrwać i dotrwać do momentu, aż wasza firma będzie zarabiała. Jak wygląda taka organizacja po stronie finansów osobistych i po stronie finansów firmowych? Zobaczcie, że ona jest w zasadzie lustrzana i ona jest podobna. W finansach osobistych też prowadzimy budżet, w firmie też powinniśmy planować. W finansach osobistych też oszczędzamy na konkretne cele finansowe i budujemy sobie poduszkę finansową. W finansach firmowych powinniśmy robić dokładnie to samo. Tu nie ma żadnej filozofii. Jeżeli to podzielimy i rozdzielimy, jedynym łącznikiem między finansami firmowymi a finansami osobistymi będzie nasza premia, pensja i premia, przyjmiemy założenie, że w drugą stronę pieniądze nie mają prawa przepływać, to nigdy nie doprowadzimy do tego, że bałagan czy problemy finansowe po stronie firmy spowodują, że my w życiu prywatnym też będziemy mieć problemy. Okay? Będzie nam bardzo łatwo zauważyć pierwsze symptomy problemu, będzie nam bardzo łatwo zareagować. I pytanie, które się pojawia, to jest, ile ja muszę mieć pieniędzy, jeżeli ja chciałbym taką firmę wystartować, żeby nie skończyć w takiej sytuacji, jak ci petenci przychodzący do inwestorów w Shark Tanku czy Dragon's Denie. Czasami jest tak, że w ogóle nie trzeba mieć pieniędzy. Czasami można wystartować własną firmę na boku jakiejś działalności, którą już realizujemy. Jeżeli mamy źródło przychodów, które finansuje nasze życie, to nasza firma może być czymś, co odpalamy bez kapitału. Tylko wtedy musimy mieć świadomość, że posiłkujemy się innym źródłem finansowania, przynajmniej do czasu, kiedy nie będziemy w stanie znaleźć modelu w naszej firmie, który pozwala nam skutecznie i w powtarzalny sposób zarabiać pieniądze. Warunek konieczny, moim zdaniem, do odpalenia własnej firmy to jest, że musimy mieć pomysł na zarabianie albo musimy przynajmniej założyć, w jakiej perspektywie my do tego pomysłu dojdziemy. I jeżeli chcemy już postawić tylko na jednego konia, czyli zrezygnować z pracy etatowej i prowadzić własną firmę, to zdecydowanie powinniśmy mieć fundusze, które pozwolą nam przetrwać bez przychodów nawet 24 miesiące, nawet 2 lata. Dlaczego? Dlatego, że we własnej firmie dużo trudniej jest znaleźć, no, może uogólniam zbyt bardzo, ale może być dużo więcej czasu może znalezienie modelu, który jest powtarzalny, modelu na zarabianie, niż w przypadku, kiedy wykonujecie pracę etatową. W przypadku pracy etatowej wystarczy zmienić pracodawcę. To jesteście w stanie zrobić w ciągu 3 miesięcy. Tak? W przypadku własnej firmy tak łatwo nie jest. I kolejny punkt, to prowadzi do kolejnego punktu. Musicie mieć plan B. Inwestorzy, którzy inwestują na rynkach kapitałowych, znają takie pojęcie, które się nazywa stop loss. Czyli jeżeli otwierają pozycję na giełdzie, na przykład kupują akcje jakiejś firmy i kierują się zasadą ochrony kapitału, który inwestują, to od razu kupując wiedzą, w jakiej sytuacji tą pozycję zamkną, kiedy sprzedadzą akcję. Na przykład wtedy, kiedy kurs notowań tej firmy spadnie o 10%.
Po co to się robi? To się robi po to, żeby właśnie chronić kapitał, który posiadacie, żeby nie przepalić zbyt dużo pieniędzy. I w przypadku własnej firmy też trzeba mieć taki plan B, też trzeba mieć takie stop lossy, po to, żeby wiedzieć, kiedy powiem stop, kiedy wyciągnę wtyczkę, jeżeli będzie szło źle. I nie można działać w trybie reaktywnym, że my myślimy wtedy, kiedy już jest pożar. Musimy to wcześniej zaplanować, przyjąć jakieś założenia. Odpalam własną firmę, ale jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zarobię pierwszej złotówki, to znaczy, że A, jestem niewystarczająco efektywny, B, nie mam pomysłu, C, trzeba sobie poszukać innej drogi. Też taki przykładowy stop loss, jak on może wyglądać. On może być z wielu stron. Na przykład, że owszem, dopuszczam zadłużanie firmy, bo traktuję korzystanie z długu, z kredytów inwestycyjnych na przykład, jako sposób na to, żeby się zlewarować w moim biznesie i osiągnąć jeszcze większe stopy zwrotu. Ale tak naprawdę nie dopuszczam zadłużenia większego niż 50 tysięcy złotych. Jeżeli kiedykolwiek firma przekroczy takie zadłużenie, to wyciągam wtyczkę. Okay? Inny przykład. Być może nie osiągnę takiego poziomu zadłużenia, ale jeżeli debet na moim koncie będzie się utrzymywał przez 6 miesięcy, to znaczy, że coś robię źle. Albo na przykład, jeżeli 9 z ostatnich 12 miesięcy, taki ciągnięty horyzont czasowy wstecz, kończy się stratą, kończy się na minusie, to znaczy, że coś robię źle i coś trzeba zmienić. Być może przebranżowić się i tak dalej. Więc to jest kolejna zasada. Mieć plan B. I ostatnia, siódma i najważniejsza. My jako przedsiębiorcy często mamy taką tendencję do tego, żeby wszystko stawiać na jedną kartę. Żeby uznać, że ten nasz biznes to jest to, co nam w przyszłości pozwoli realizować nasze marzenia, finansować nasze życie. Jednocześnie jest czymś takim wspaniałym, co po prostu zawsze chcieliśmy robić, jest reprezentacją naszej pasji. Ładujemy w to energię, ładujemy w to pieniądze, ładujemy w to czas. Czyli można powiedzieć, znowu z perspektywy inwestora powiem, że inwestujemy bardzo ryzykownie, bo taka pierwsza zasada inwestowania mówi, że nie powinniśmy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. To jest tu sprzeczność pewna, nie? I z mojej perspektywy to jest nawet dobrze, że my jako przedsiębiorcy rzeczywiście skupiamy się na jednej rzeczy, bo wtedy mamy szansę być efektywni, wtedy przez samo skoncentrowanie osiągamy lepsze efekty potencjalnie, tak? Nie rozpraszamy się na to, co jest z boku. Ale firma to nie jest wszystko i musicie o tym pamiętać. Zwłaszcza jeżeli myślicie o tym, że patrzycie w przód i myślicie o swojej emeryturze na przykład, to wy musicie jako przedsiębiorcy sami sobie zapewnić środki na życie. Tak? Te minimalne składki ZUS-owskie, które płacimy, one nam tam emerytury żadnej nie zagwarantują. Nie? Więc tym bardziej musimy w naszym biznesie albo poza biznesem dywersyfikować. Czyli część pieniędzy wyprowadzacie, część zysków wyprowadzacie z firmy i inwestujecie w inny sposób. Po to, żeby stworzyć sobie taką również długoterminową poduszkę bezpieczeństwa. I na tym będę kończył, bo 27 minuta bije. Więcej porad dla przedsiębiorców, ale również porad w zakresie konstruowania swoich finansów osobistych, tego jak mądrze zarabiać, jak mądrze inwestować, jak mądrze optymalizować się podatkowo, jak mądrze oszczędzać, również znajdziecie w mojej książce, którą ukończyłem nareszcie pisać w piątek 13. Książka jest obszerna, to jest tomisko, 600 stron. Zapraszam serdecznie do tego, żeby się z nią zapoznać, gdyż będzie dostępna. Prawdopodobnie w czerwcu będzie ruszała przedsprzedaż. Myślę, że w wakacje będzie dostępna już tak, że będziecie mogli ją wziąć do swojej ręki. I to, co jest fajne, w zeszłym roku też występowałem tutaj na tej scenie. Widzicie, że jestem w koszulce pajacyka. Bardzo mocno wspieram PAH, w szczególności bardzo mocno wspieram inicjatywę Pajacyk. Program polegający na tym, że niedożywione dzieci w Polsce po prostu mają co jeść w szkołach. Po to, żeby mogły się sprawniej i lepiej uczyć i żeby nie myśleć z pustymi brzuchami o tym, nie rozpraszać się na to, że im burczy w brzuchu, tylko żeby mogły rzeczywiście tą wiedzę skutecznie zdobywać. Ja myślę, że edukacja, w szczególności edukacja finansowa, to jest absolutna podstawa. Każdy z nas miał jej za mało w szkole. To jest coś takiego, co my dzisiaj, będąc w tym wieku, po prostu musimy te braki uzupełniać. A głęboko wierzę w to, że dzieciaki, które dzisiaj chodzą do szkoły, za parę lat, za paręnaście lat, będą miały to po prostu w programie nauczania i to by było najlepsze, co się może wydarzyć. Dzisiaj wspieram Pajacyka. Rok temu mówiłem wam, że mam cel na 2015 rok, żeby zebrać na 10 tysięcy posiłków. Cel się udało osiągnąć. Kupując moją książkę, również każda książka, każdy egzemplarz książki to jest jeden posiłek dla Pajacyka.
publiczna deklaracja. Także podsumowując już i nie przedłużając, 7 punktów, jeżeli chodzi o wasze finanse firmowe i finanse osobiste. Oddzielcie koniecznie konto firmowe od konta prywatnego. Płaćcie sobie pensję, bo to wam pomoże w lepszy sposób panować nad budżetem domowym. Odkładajcie na bieżąco na podatki, które macie do zapłacenia. Planujcie finanse firmy z wyprzedzeniem. Budujcie poduszkę finansową, miejcie plan B i koniecznie dywersyfikujcie, bo finanse to absolutnie nie jest, firma to absolutnie nie jest wszystko. Lepsza, wspanialsza przyszłość was czeka. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to ze względu na brak czasu zapraszam. Ja będę stał tam po drugiej stronie przy wyjściu tak długo, jak długo będziecie przybywać, tak długo tam będę stał i odpowiadał na wasze pytania. Chętnie przybiję piątkę ze wszystkimi czytelnikami mojego bloga. Jeżeli kogoś zachęciłem do czytania mojego bloga w trakcie tej prezentacji, zapraszam. jakoszczedzacpieniadze.pl. Ja jestem Szafi na Twitterze. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Wielkie brawa.